Lokomotywa ET22, podnoszenie pantografu. Zapraszam na film. Minimum czynności przy uruchamianiu lokomotywy ET22. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, to w szafie niskiego napięcia A, jest to szafa za kabiną A, załączamy baterię. Następnie przechodzimy do kabiny. Dajemy nastawnik kierunkowy na kierunek, kasujemy przycisk SHP. Później za pomocą klucza rozrządu przestawiamy rozrząd w kabinie A na załączony, rozrząd w kabinie B musi być w pozycji wyłączonej. Mając nastawnik kierunkowy na kierunku, dokonujemy odbloku przekaźników różnicowych. Lampki od tych przekaźników się nie palą, dlatego że nie ma zasilania przewód. W tej chwili nie ma zasilania przewód, który je zasila. Natomiast te przekaźniki różnicowe są zadziałane. One za każdym razem jakby opadają po wyłączeniu baterii. Także w stanie po załączeniu baterii są zadziałane. Należy je odblokować. Następną rzeczą, którą robimy, to w zależności od tego, czy mamy powietrze w zbiorniku głównym, które umożliwi nam podniesienie pantografów, czynności będą następujące. Pierwszą rzecz to otwieramy kurek zbiornika głównego, który znajduje się w maszynowni, również za kabiną A. Kurek od zbiornika głównego znajduje się tutaj przy samej podłodze prawie że. Jego należy przestawić w położenie otwarte. W zależności od lokomotywy położenie tej dźwigni jest różne. Niektóre kurki i typowe położenie to jest takie, jak jest wzdłuż rury, natomiast część kurków jest tak zrobiona, że odwrotnie ma zamocowaną rączkę. Pomocnym w ustaleniu, czy jest przepływ powietrza, czy też nie, jest nacięcie środkowej części kurka. Jeżeli otworzymy zbiornik główny i będziemy mieli dostateczną ilość powietrza w granicach 5 atmosfer w zbiorniku głównym, pozwala to uruchomić lokomotywę bez korzystania ze sprężarki pantografów. Jeżeli to ciśnienie jest mniejsze, to musimy uruchomić sprężarkę pantografów. Zanim ją włączymy, odcinamy układ pneumatyczny pantografów i wyłącznika szybkiego, tak aby sprężarka pantografów zasilała obwód pneumatyczny tylko na pantografy i na wyłącznik szybki. Ten kurek znajduje się tutaj na tej ramie. Po jego przestawieniu idziemy do przycisku przy szafie niskiego napięcia A, tam gdzieśmy załączali baterię, i za pomocą przycisku, który znajduje się z boku szafki NN, uruchamiamy sprężarkę pantografu. Sprężarkę pantografów włączamy za pomocą przycisku na szafie niskiego napięcia A. Jest to ta szafa, która jest za kabiną A. Po wdrożeniu tego przycisku zamyka się stycznik i sprężarka pantografu rusza. Sprężarka pantografów powinna startować przy zerowym przeciwciśnieniu. Na sprężarce pantografów jest to manometr. Gdyby tam było ciśnienie w granicach 2-3 atmosfer, sprężarka może nie chcieć ruszyć. Dlatego sprężarka pantografów posiada kurek pozwalający na jej odpowietrzenie, zanim ją uruchomimy. Są dwie wersje odpowietrzenia sprężarki pantografów. Prostsza jest to taka śruba, którą po wykręceniu powoduje odpowietrzenie, natomiast druga wersja jest to taki malutki kureczek, po otwarciu którego spuszczamy powietrze ze sprężarki pantografów. Jeżeli byłyby problemy z uruchomieniem sprężarki pantografu za pomocą tego przycisku, możemy się ratować, naciskając zwory stycznika sprężarki pantografów. Następną czynnością, którą wykonujemy, jest to podniesienie pantografów. Pierwsza rzecz to sprawdzamy, czy stoimy pod siecią trakcyjną. Następnie, mając załączony wyłącznik rozrządu na pulpicie, próbujemy podnieść pantograf. Pantografy na lokomotywie ET22 są podnoszone za pomocą dwóch rozwiązań przełączników. To jest starsza wersja, w której są wykorzystane maszyny pantografowe. Każdy pantograf ma przycisk impulsowy do podniesienia pantografów i przycisk impulsowy do opuszczenia. Natomiast lokomotywy zmodernizowane mają trzy włączniki dźwigienkowe, z czego ten jeden najważniejszy w tym miejscu to jest awaryjne opuszczenie pantografów. Jego musimy załączyć. Natomiast każdy z pantografów jest później załączany indywidualnie przełącznikiem dźwigienkowym. W tym wykonaniu, jak tutaj widzimy, aby podnieść pantograf, jeżeli mamy powietrze albo ze zbiornika głównego, albo ze sprężarki pantografów, impulsowo przesterowujemy wyłącznik dźwigienkowy. Wzrokowo możemy sprawdzić, czy pantograf podniósł się i podąża w kierunku sieci trakcyjnej. Tutaj nam pantograf poszedł do góry, było słychać przeskok iskry oraz pojawiło się napięcie na woltomierzu WN. Następną czynnością jest to zasilenie
cewki trzymającej wyłącznika szybkiego za pomocą tego wyłącznika dźwigienkowego, a następnie podanie impulsu załączenia wyłącznika szybkiego. Po wykonaniu tej czynności powinien się zamknąć wyłącznik szybki. Tutaj wyłącznik szybki nie przeszedł na podtrzymanie. Jest to związane z tym, że jest zadziałany przekaźnik różnicowy. Jeżeli są takie problemy, dusimy odblok, mając nastawnik kierunkowy na kierunku, a następnie ponawiamy próbę załączenia wyłącznika szybkiego. Wyłącznik szybki nam się zamknął, on trzyma, zapala się lampka, wyłącznik szybki. Następną rzeczą, jaką robimy, włączamy sprężarkę. Jeżeli uda nam się popełnić zbiorniki główne do ciśnienia ponad 6 atmosfer, jeżeli używaliśmy sprężarki pantografów, idziemy przestawić kurek trójdrogowy od sprężarki, kurek odcinający od sprężarki pantografów, tak aby powietrze na pantografy szło ze zbiornika głównego. Mając włączone sprężarki, jednocześnie włączamy przetwornicę, aby podładować baterię. Wówczas nam na wolumetrze NN napięcie nam rośnie do 110 V, a amperomierz NN pokazuje prąd ładowania. Dziękuję Państwu za uwagę. Kamera i montaż Ryszard Maj, narracja Wojciech Bartoś.